Zaczynamy spotkanie Nine kontra Astralis, mapa De Vertigo i wielka okazja do rewanżu po ostatniej porażce Nine z Astralis, to po pierwsze, a po drugie dla nas, dla Polaków, do takiego małego rewanżu po porażce w Atlancie, kiedy to Virtus Pro przegrywało wielki finał Majora. Tymczasem zaczynamy plantując bomby na bombsite B, ale tu się robi naprawdę duży kłopot. Ojojoj. Sam na czterech Goofy teraz musiałby naprawdę dokonać cudu, żeby taką rundę wygrać, ale antyterroryści już spokojnie mogą obroić bombę w smoku i dokona tego Glaive. On spokojnie powinien dokończyć chociaż device. No, tam musiał na pewno się troszeczkę... I to może zaskoczyć. To też jest czas dla Killara, żeby tutaj robił zamieszanie. Dorzucony palak w okolice bombsite'u. Czeka Altex, on 100 HP na koncie, ale tu wiele będzie miał do powiedzenia Goofy. To właśnie on zdobywa eliminację, 30 sekund. Co teraz chcemy zrobić? Wraca Glaive, podejście na blisko, Altex, on jednak trafiony. Dwóch na dwóch nam się zrobiło, 20 jednak sekund. Pędzi do swojego kolegi Goofy, ale tu jest coraz mniej czasu. Namierzony Glaive, walczył Killar niestety, bomba wypada i to będzie duży problem dla naszego zawodnika. Podniesiony jeszcze smoke, ten złapie rywala, 10 sekund, ma czas w tej sytuacji Goofy, ale przed nim jeden z najlepszych zawodników świata, to Blamer, który będzie chciał jak najszybciej to wszystko odbijać. Chowa się na bomber Goofy jednak, ależ to zrobił Goofy fenomenalnie. Spalić i już Killar na blisko. Mamy tam zapewne jeszcze jakiegoś flesza. Killar bardzo przytomnie, powoli, ze spokojem. Teraz jednak Glaive pomagał z bombsite'u, a wrócił jednak Glaive, chociaż to już jest dla niego znak, żeby wracać pod B, skryty przez Blamefa, który jest tutaj osamotniony. Wraca device, nasi, o, widać, że chcą podejść właśnie tu. Już raczej alternatywy nie będzie. Próbujemy zaatakować bombsite'a, tylko tam będzie ta snajperka. Jest też Altex, on stara się wejść na plecy. Ważny tu będzie timing! Oj, tracimy naszego zawodnika i teraz możemy mieć naprawdę olbrzymie tarapaty. Agresywnie Blamef ten prosto w głowę i bardzo przytomnie wycofuje, by tutaj nie ginąć, by nie tracić tego zawodnika. Strzał celny ze snajperki device'a. Glaive już stara się pomagać. Glaive ze spokojem trafi. No i Hades zostaje sama. Pamięta, że przecież na plecach był jeden z zawodników. Jak to teraz rozegrać? Czy ta snajperka zostanie w rękach Hadesa? Nie. Ta snajperka stracona i błyska. Zobaczmy, co z tego będzie. Killar jest tuż, tuż po fleszu. Próbuje Blamef szybko to skontrować i to się udaje. Killar złapany. Menio tuż, tuż za smokiem. Czekają nasi, ale nie ma tutaj żadnego dobrego flesza. Frag jednak dla Keja. Złapany Blamef. Menio po raz kolejny. Broni się device. On teraz osamotniony na bombsite'a ze snajperką. Nasi nie rzucają flashów, to jest problem. Device przeskanował, fantastyczny strzał device'a, który przypomina sobie swoje złote czasy. Nasi jednak spychają device'a do defensywy tymi granatami, chociaż odpowiadają tym samym zawodnicy CT, a nasi uspokajają. To jest runda 3 na 3, obity mocno device, ucierpiał także Altex. Co prawda nasi też nie mają zbyt wielu punktów życia na koncie, ale teraz jest okazja, żeby tu jeszcze pokombinować. Device i Altex, oni dwójkowo. Zobaczmy, jak od razu podejmują inicjatywę, jak chcą zaatakować. No i tu będzie ważny timing, bo Menio na moment odpuścił i to może być dla nas zła informacja. Menio jednak prosto w głowę. Tu jeszcze jest device, ten od strony od nogi. Jeżeli dobrze go przeskanujemy, to wystarczy jeden celny, może dwa celne strzały i to wystarczy, a jednak device skutecznie. Wraca też już jego kolega. Czy słyszeliśmy tę rotację? Chyba nie do końca, ale jest Hades przygotowany i wszystko w rękach. Baza ten w dobrym momencie wychyla. Nie spodziewaliśmy się rywala. Tak nie będzie. No i zobaczmy, bo Baz próbuje skrócić. A więc znowu agresja po stronie Astralis i cały czas próbują właśnie w ten sposób to rozgrywać. Odpuszczony środek, chociaż wracają Polacy i tutaj będzie trzeba uważać. Namierzony Baz, ten szybko dorzucony smoke, ale nasi chyba będą próbowali zaatakować do samego końca. Zgubił się nieco Baz, ależ agresja ze strony Goofiego i naszych kolejnych zawodników, którzy chcą pójść za ciosem. Nie mamy jednak flesza, żeby skontrować zawodnika Astralis, ale znowu nasi chcą pobiegać. Zobaczmy, jaką pozycję zajął Killar. Zobaczmy, jak mądrze rozgrywa to teraz Nine, nie dając możliwości graczom CT, by tutaj odpowiedzieli. Wraca już do BS-a Altex. Killar może się za chwilę zdziwić. Ważny będzie timing. Teraz wychyla Killar i spokojnie pokona swojego przeciwnika. Jeden frag dla device'a, ale my wiemy wszystko. Bombsite'a pusty. A zatem taka wahadłowa runda. Duńczycy, także musimy być bardzo ostrożni. A tymczasem Duńczycy agresywnie po fleszu atakuje Glaive. Szybko pojawia się Hades. To serio full auto, skanowali, asekurowali antyterroryści, ale to było za mało. Tym samym jeszcze skanuje device, jest odpowiedź, jest 4 na 4. To ważne, co prawda obity Hades, ale to na razie nic. Na HP pozostali zawodnicy Astralis, a tymczasem pod bombsite'em B już agresywnie. Menio Killar teraz tylko podjąć decyzję, czy z flashem, czy agresywnie
na głośno, czy jednak po cichutku i spokojnie. Wygląda to, że Clark chce to zrobić bardzo powoli, nie zdradzając pozycji. Tutaj też będzie ważny ten timing, kiedy uda się zaatakować, a Buzz po prostu strajfuje prawo-lewo. Gdyby teraz nasi zrobili boosta, może to byłoby fajne rozwiązanie, ale Buzz już jakby wyczuł, że coś się tutaj dzieje, tym bardziej, że skrócona została rampa. No zobaczmy, bo na blisko już jeden z zawodników, słyszy to wszystko Buzz, on też ma asekurację. Spodziewa się, że za chwilę rywal może wyskakiwać. Są gotowi na to wszystko zawodnicy, Astralis właśnie device na plecach i to jest nasz problem. Goofy chce tutaj zestrejfować, poszukać tego fraga, ale nic z tego, to nie jest takie proste. Jeszcze smoke uniemożliwiający wejście na bombsite'a. Świetnie kontrolują mapę zawodnicy antyterrorystów, Buzz po raz kolejny i tym samym tylko Goofy przeżycił. 1 na 4, to już jest nie do zrobienia. Na plecach device musi domknąć tę rundę. Rozegra to z tekiem, minio z 250, bo nasi z tych pistoletów potrafią strzelać, chociaż killer jako pierwszy trafia. Od razu Altek się na moment powstrzymał, ale minio właśnie z tym pistoletem, z tą P250 robi swoje, chociaż Glaive z odpowiedzią, zatrzymana na moment ta rotacja, nasi zdążą się ustawić. Tu już na blisko killer dość agresywnie próbuje podejść. Z granatami jeszcze zawodnicy CT, bardzo obity jest minion, musi uważać na te granaty. Na szczęście zdołał przetrwać tutaj Hades, który ucierpiał mocno, a zawodnicy CT gotowi do odbijania. 3 na 3. Wiele zależy od killera. On ma tutaj najwięcej punktów życia na koncie. Killer po raz kolejny w tej rundzie. Znakomicie wygląda to dla killera. Poleciał flash. Glaive od balkonu. Za chwilę dojdzie do starcia. Glaive lepszy. Jest odpowiedź od Hadesa. I tutaj prostu obok niego Glaive. No i minion zostaje sam. Czy jego pozycja będzie znana? Na razie minion bardzo spokojnie chce to wszystko rozgrywać. Glaive jednak złapana, więc minion ze spokojem schowany. Cicho ciemny. 8 HP, a jednak zrobił swoje. I kolejny klacz zapisujemy na koncie. Coś się dzieje. To na środku. Wychodzą teraz zawodnicy Terro i tu mógł być dobry timing. Clark się za chwilę może mocno zdziwić, chociaż jest eliminacja. A tymczasem Kay na bombsite'a zaczął nam doskonale ten western. Te pierwsze strzały trafione, jeszcze raz killer, ależ on dzisiaj strzela fantastycznie pod bombsite'em BS duela migów i pod bombsite'em a kolegów tu agresywnie Hades z MP9. No i device za chwilę powinien sobie poradzić. Nie namierzył Hades, czubka głowy device'a. Jest jeszcze Goofy bez flesza. Nasi, ale Goofy jak widać lepszy. No i cóż teraz Astralis? Pokręcili, ale za chwilę trzeba podejmować decyzję. Teraz Blamef dostał sygnał, żeby uważał. Podsadzka na AK, ale ten złapany. Blamef doskonale, a więc wystarczyło punktów życia, chociaż teraz się udało trafić, ale mamy 2 na 3. Wraca killer, tylko to może być troszkę za późno. Terroryści jeszcze bronią się granatami. Tam jest dziura w tym smoku, którą mógłby wykorzystać killer, chociaż na razie nie chce wychodzić. Może po fleszu wyjdzie na rywala, ten flesz niedokładny, ale killer sobie i tak poradził. Wraca momentalnie do kolegi Altex. On chce być bliżej, żeby asekurować, bo jeżeli zginie Glaive w bombsite, o, ma przecież 100 HP, to może być wielki kłopot. Nasi tu mają jeszcze jeden granat dymny. Goofy zastanawia się, jak go teraz wykorzystać. Wciąż Glaive czeka, boi się o podsadzkę. Tu w końcu dojdzie do tego starcia. Namierzony Glaive w BS-ie. Asekuruje cały czas Altex. Mocno mity Goofy, ale też zastrzeliwany Glaive. W końcu sobie poradzi, ale killer zostaje sam. Gdzie jest smoke? To jest dobre pytanie. Dorzucony ten smoke na pozycję Altex na razie czeka. Coraz mniej czasu musi bronić bomby na raz w tej sytuacji killer, ale tego czasu nie będzie. Musi wycofać killer. Wiadomo, to było, kiedy agresywnie próbował killer. Jeszcze mamy, też mamy pomysł po tym strzale Hadesa. Jesteśmy gotowi na podjęcie walki. Jak to rozegrają nasi? Killer na daleko, okej, okay, bardzo sprytnie schowany. Dobry granat, ależ zabolało do terrorystów. No i teraz jest to wyjście rękę! Okej, okay, proszę bardzo, ten nade najpierw od naszego zawodnika, a potem Kay po prostu zrobił robotę, ależ zagranie. Ten nade z tym baitem dali po prostu się nabrać na to gracze Astralis, ależ to zrobili Polacy. Fantastyczna zagrywka naszego składu. No i cóż, pozostaje zawodnikom Terro podejść pod bombsite B. Mamy przewagę, nie mamy defusa, no to też musimy uważać, bo to jeszcze nie jest wygrana runda, mimo tego, że tak świetnie się to wszystko rozpoczęło. Nasi grają na bombsite B bardzo defensywnie. Device wszystko dokładnie sprawdza. Tutaj już bez granatów zawodnicy Terro. Jeden tylko nade dostał u Blamefa. Device mimo wszystko stara się podejść. Tutaj killer cały czas sprytnie ustawiony. No, Device zdziwiony, że tutaj nikogo jeszcze nie namierzył. Może to będzie czas, żeby podkładać bomby po prostu. Chociaż Device cały czas chce poszukać fraga. No jest w końcu, niespodzianka! Ale Blamef bardzo oberwał, a więc nie plantowali. Więc te nade'y chyba poleciały na odnogę. Oj, niecelnie Hades, tarapaty! Ta snajperka leży, musi uważać się, pilnować jej minio. Ten od razu odpowiada.
chociaż pędzi potem snajperkę Divine. Udało się podnieść, ale nie uda się z niej trafić. Jeszcze Kay ma walkę. Aldex z odpowiedzią. Mamy dwóch na dwóch, ale się porobiło w tej rundzie. Robiło się bardzo niebezpiecznie. Goofy blisko, ale za chwilę się może zdziwić, bo Glay właśnie na to czekał. Wszystko w rękach Killera, wie na pewno wszystko. Wie, że dwóch zawodników było pod bombsite'em, bo fragował przecież i Altex, i Glaive. A i tutaj naprawdę się porobiło niebezpiecznie dla naszych zawodników. Czeka cały czas Killer. Terroryści uspokoili nieco grę. Spodziewały się, że za chwilę ktoś wychyli. Altex czeka na rywala od pleców. Z kolei Glaive pilnujący, żeby ktoś nie wychylił od strony konektora. Bardzo sprytnie ustawienie. Altex wie, że nikt go tutaj nie zaatakuje, bo wcelowany dosłownie w ten piksel jest Glaive, ale Killer też czujny, też spokojnie czeka pod bombsite'em, i w końcu terroryści będą musieli zaatakować. Na pewno postarał się wejść do BSA, chociaż Killer w złym momencie wycofuje. Chociaż jednak zostaje pod bombsite'em, i to dla nas dobra informacja. Dwa smoki poleciały, Killer cały czas bardzo spokojnie, powolutku chce to zrobić. Plant od Altexa na raz, a jednak Killer coraz bliżej i to będzie dla niego szansa. Do odnogi zawodnik Tero, a jednak ponad tym smokiem Altex namierzył głowę naszego zawodnika. Spokojnie, i tym czekamy samym na swoją okazję. Oj, poleciał tam baz, wyjście zawodnika Tero, ależ tutaj nasi zaczęli znakomicie. Dwa fragi za jedynego, dobra wymiana dla Polaków. Powrót już pod bombsite'a, tam z kolei Kay agresywnie złapany, Divine ten po raz kolejny zestrejfował. Blamef bardzo ucierpiał, nie chce kusić losu Hades, nie chce to ginąć, kiedy mamy taką przewagę. 3-2, kiedy przecież obity jest Blamef. Altex 98 punktów życia, mimo wszystko, oczywiście już podchodzą pod bombsite'a. Hades jednak sprytnie od strony odnogi i to po prostu czeka. 35 sekund, coraz mniej czasu mają zawodnicy Tero, namierzony już Szmynio. Wie Hades też, że będzie musiał tutaj asekurować. Dobry nade od Mynia i to jest przewaga. Jeszcze tym nadem ucierpiał Altex. On ma 60 HP na koncie. Tylko, że to Mynio fragował nadem, a wie, że tu gdzieś się czają jeszcze Hades. Przecież on był tutaj też gdzieś blisko. Altex jednak wciąż spokojnie. 15 sekund, coraz mniej czasu, a Mynio w dobrym momencie wychyla, by nasi jeszcze czujnie. 45 sekund, defensywnie pod BSM, a bardzo defensywnie. Teraz pod środkiem chcemy zaatakować. Pod bombsite'em cały czas stara się baitować baza, ale teraz ucieczka, no to nieudana ucieczka w wykonaniu baza i to będzie wejście pod bombsite'a Astralis. To jest czas na przyspieszenie, bo już wiemy wszystko, już będą rotować gracze z Polski. Na razie trafia jednak Kay, przewaga 5-2, Mynio jest bardzo blisko, terroryści nie mają czasu, muszą się spieszyć. Glaive jeszcze odcina konektor, 20 sekund na zegarku, Glaive teraz chce podłożyć bomby, jeszcze na chwilę się jednak wstrzymał. Goofy nie wychylał frag dla Glaive'a, robi nam się niebezpiecznie, 3-2, tracimy kolejnych zawodników, co się dzieje? Blamef po raz drugi w tej rundzie, niebezpieczeństwo i to nie małe. Hades trafia po raz drugi, Hades, to była runda Olka! Kiedy było trzeba, w końcu wygrał pojedynek snajperski z Device'em i na zakończenie, kiedy nasi popełniali karygodne błędy, kiedy wygrał takiego executa, baz na jedynce, za chwilę się może mocno zdziwić, kiedy Killer wchodzi jak do siebie. Tutaj przejście dla Killera, na Boga na bombsite, by chociaż Killer ginie, to Altex, 3 eliminacje, co tu się stało? Wydawało się, że Killer spokojnie sobie poradzi, chociaż jeszcze jest Goofy, niewiele brakowało, miał 3 HP na koncie przecież Altex. No i wszystko w rękach Hadesa, ten narraty, ale skutecznie, bomba leży, mało czasu, musi potem mamy jeszcze pójście w tej sytuacji. Hades dorzucony jest smoke, ale granaty doskonałe ze strony Astralis. Zanie naszych problemów. Cały czas mamy tu sporo miejsca. No i teraz ważne starcie. Glaive namierzony. Goofy nie odpuszcza. Ajajaja, jednak Glaive z eliminacją. Tam już jest Kay, ale Altex po raz kolejny. No i teraz wszystko albo nic. A tu Device nie pomylił się, a wciąż przecież mają Blamefa gdzieś w okolicach odnogi. Chociaż nie. Blamef wycofał ostatecznie. Plant w smoku, czyżby? Och, nie, to się nie mogło udać. Frag dla Hadesa 1, a miał fejkować tylko planta zawodnik 9, ale jak widać, to się nie może udać. Garle, raz się udało, ale czy uda się po raz kolejny? Musimy wygrać dwie rundy z rzędu. Oj, Glaive z pierwszą eliminacją i niestety bombsite B pada. Tracimy nasz bastion. Bombsite B, twierdza nie do przejęcia, wydawało się. A teraz wielkie kłopoty. Dorzucone granaty, chce to wszystko ratować. Mynio, przydałby się jakiś jeden dobry flash i wtedy być może coś się uda tu jeszcze zdziałać. Jeden frag dla Mynia, zrobiło się troszeczkę miejsca, flash na Mynia, ten jeszcze się tutaj broni, Mynio miał swoją okazję, ale nic z tego. No i Hades przed okazją, ale jak widać, posypało nam się to wszystko kompletnie, niestety. Mieliśmy duże prowadzenie, 13-8, nie potrafiliśmy tego wykorzystać, no i tym samym 16 map de Vertigo wygranych z rzędu i na tym kończymy naszą niesamowitą zwycięską passę.
Mapa, na której musimy się w końcu przełamać. Mapa, na której w końcu musimy zwyciężyć. I tu zaczynamy znakomicie od fraga dla Kerara, który widział, co się dzieje. Widział tę głowę. Szukał kolejnego pojedynku, by dołożyć eliminację. Schowany Kay na długiej, sprytnie tuż, tuż za smokiem. Device, zdaje się, że chce tego smoka przebić. No i sprytnie. Device, to jest to doświadczenie Device'a. Widział też, gdzie wypada defuse. Ale nasi będą chcieli to odbijać. Goofy cały czas od galerii chowa się też sprytnie. Device, czekając na swój moment. Hades z kolei bardzo blisko, tam nie wiem, czy nie widział przypadkiem cienia rywala. Jest frag dla Killara, ale pamiętajmy, gdzie leży defuse. Tu wciąż jeszcze menu, ale zaskoczony i teraz zdziwiony Killar. Walka trwa, dwóch na dwóch. Ta bomba tyka, tu cały czas leży defuse po Keju, który niestety był tam sam. Zabrakło też fraga dla menia i tym samym musimy, zdaje się, przegrać tę rundę pistoletową. Z tego już nic nie będzie. Goofy jeszcze przed szansą, ale nic z tego. Device zrobił to znakomicie. Hat-trick Device'a. No to wiele do wygrania w Counter-Strike Global Offensive już nie zostało. Tymczasem Blamef czeka na skrót. O, ten smoke opada, ale są na to przygotowani gracze. Terror to Buzz i Blamef. O, doskonale wiedzieli, czego się spodziewać. Tylko co dalej? 45 sekund. Bomba na plecach Blamefa. On będzie musiał dołączyć do kolegów, bo on tutaj jest sam, więc tu będzie niebezpiecznie, a nasi trójkowo wciąż czekają. Jeszcze ustawka Goofy K. Jest ta sekuracja Hadesa. Ważne starcie z Device'em. Na szczęście Hades się nie myli. I tymczasem jest frag dla Altexa. Tu bardzo agresywnie Hades. Co tu się stało? No i się, nie powiem co zrobiło. 20 sekund jednak. Gdzie jest bomba? Bomba u Blamefa. Chce dołączyć do kolegi, przerzucić bombę nawet do swojego partnera. A Kay pędzi po prostu w stronę bombsite'u, ażeby jeszcze uniemożliwić zajęcie pozycji. Czy zdąży Kay? Nie. Wydaje się, że tylko fejkował, że on chciał tylko udawać, że wraca do respa, ale nic z tego. On jednak od środka, od galerii, a ten element zaskoczenia myślę, że już stracony. No i właśnie, coraz bliżej Kay, a tutaj będzie mieć blisko siebie Blamefa, który jest doskonale ustawiony, przygotowany na to starcie. Chociaż świetnie Kay, ale ten celownik podbity. Agresywnie nam idzie. Killar zdaje się, że słyszał tego zooma, no i pomylił się Device, to wykorzystuje momentalnie. Killar, który teraz ma ochotę tu jeszcze powalczyć o jakieś eliminacje, ale w tym momencie podskoczył. Tracimy kolejnego gracza. Kay chciał wyjść na mida, by pomóc, ale nie takie numery z Astralis. To jest drużyna, która świetnie się asekuruje, która cały czas wysyła przynajmniej jednego zawodnika pod dany bombsite, by ta masakuracja była, by mieć wiedzę o tym, co się dzieje. To jest właśnie prowadzenie Glaive'a, który chce mieć kontrolę na mapie. Tylko co dalej? 45 sekund. No, przydałaby nam się w końcu wygrana runda. A jak widać, o tę jest bardzo trudno. No teraz też fakt, że popełnił błąd Device, to nam bardzo pomogło, bo gdyby Device trafił Killara, to też no, ciężko byłoby tak naprawdę w tej rundzie walczyć, gdyby później wychylił Kay. Od galerii też zginąłby i droga do bombsite'u B byłaby właściwie otwarta. Ale my czekamy. Terroryści gromadzą się gdzieś pod bombsite'em A. Na środku jeszcze Altex i chcą domykać Hadesa. No to widzimy, jak mijają teraz Hadesa. Z strony main'a zawodnicy Terro. No, fejkuje zawodnik terrorystów i tu będzie szansa dla Hadesa. Jest eliminacja. Wie też, że main'em weszli gracze terrorystów. Już plantować chce Blamef. Flash dobry dla Hadesa. Tylko asekuracja i teraz podejście w dobrym czasie. Menio, który no tak trochę szczęśliwy, mam wrażenie, trafił rywala. Poczeka na flasha. Flasha na razie nie ma. Teraz flash poleciał i będzie na posterunku Goofy, a więc mamy... Chociaż ci już pod bombsite ma dość agresywnie. Buzz i Blamef. Tu Killar sprytnie od strony katakumb, ale złapany. Buzz prosto w głowę. Także pojawiły się tej terapaty. Wie Menio, co się wydarzyło. To Buzz złapany. Ach, doskonale, sprytnie Menio. No, ten flash już mało sprytny, ale ważne, że mamy przewagę. Widać, że stresuje się Wiktor w tym spotkaniu. Widać, że to ważny dla niego mecz. On też przecież jako dowodzący bardzo by chciał przełamać tę serię. Tymczasem Glaive na bombsite, a doskonale wiedział, w którym momencie złapać ten moment. Glaive pod tego smoka. Cóż, skanował K i niewiele brakowało, by tu się udało, ale to jeszcze jest za mało. Blamef z bombą, stara się przelotować do kolegów. Mamy 3-3. Trzymają ten bombset zawodnicy Terro. Hades szuka dla siebie miejsca. Dorzucony jeszcze granat. Hades czeka, licząc, że ten smoke w końcu opadnie i tu będzie w stanie namierzyć rywala. Timing, timing będzie wszystkim, niestety. Device z eliminacją. Okej, o, nietrafiony. Okej, podchodzi agresywnie i tym samym tracimy bombset, a tym samym też Blamef podłoży tę bombę i wszystko w rękach Menia. On ma ten element zaskoczenia, może podejść od pleców
i to może być niespodzianka, tylko że wcelowany tu będzie Blame F. Zobaczmy, jak się ustawili trójkowo gracze Terror w BS-ie. No na pewno byłoby ciężko. Co prawda nie ruszył się jeszcze z pozycji Device, ale okay, no, próbuje się z rywalem mierzyć. Och. Och. Jest jeden. Menio, on sobie poradził, ale terroryści już mają bombę B, chociaż tam jeszcze jeden z zawodników na pozycji, ale Goofy no też dzisiaj nie gra dobrego spotkania. Przede wszystkim trzeba się zastanawiać, co się dzieje z Kejem. 2 do 14 statystyki Keja. Ginął w każdej rundzie. Tylko dwie eliminacje zdobyte. Zaczęło się to wszystko dla niego bardzo źle. Tymczasem Hades z jedną eliminacją. Tu jeszcze jest Menio. On w tym klaczu może powalczyć. Blame F piekielnie obity. Ładnie Hades i Menio też dał coś od siebie. Tylko pytanie, gdzie jest ostatni rywal? Blame F od strony Cave'a. Bomba leży w BS-ie, a Blame F chce tutaj pokombinować. Jak to rozegrać? Ależ mind gamesy. Menio spokojnie czeka. A Blame F zdziwiony, ta bomba leży. Nikt jej nie pilnuje. Menio wycofał bardzo defensywnie, a Blame F zabrał bombę z BS-a, no i teraz zmierza w kierunku bombsite'u B. A pamiętajmy, że Menio nie ma tutaj defuse'a. To się może mocno zdziwić. Chociaż Blame F cały czas spokojnie czeka. 30 sekund. Menio też jest czujny. Blame F jednak na bombsite nie wraca. Zostaje na pozycji. Zostaje na bombsite B. No i w tym momencie cofa Menio. Takie mam wrażenie. No w złym momencie wycofuje Menio. A Blame F po profesorsku do samego końca. Cierpliwie, spokojnie. No i wydaje się, że w takiej sytuacji, kiedy Menio odpuścił tę bombę. No tak. Wydaje się, że tak właśnie musiało być. A Blame F bardzo przytomnie. On do Cave'a. I na czas. A Menio, skradając się, no też traci jednak cenne sekundy. Chce sobie zerknąć jednak w stronę długiej. Chce zobaczyć, czy ktoś się tutaj przypadkiem nie czai. No i jak to rozegrać? Czy tu nie leży smoke? Tam chyba leżał smoke. O, tu jest jeszcze jeden. Menio miał swoją szansę, ale walczyć o zwycięstwo. Wszystko się potoczyło bardzo źle, kiedy przegraliśmy na mapie Devertigo, to jest jasne. Ale my musimy w końcu zacząć się grać na Ancientie, musimy w końcu zacząć wygrywać te mapy, tym bardziej, że lada moment Major w Paryżu. Glej złapany jako pierwszy, jest przewaga, zajęta już ta część bombsite'u. Katakumy przejęte przez nasz zespół Goofy, próbuje podłożyć bombę, no teraz kręci prawo, lewo, żeby tę bombę zaplantować i to się udaje, to cieszy. Ale będą tu odbijać zawodnicy antyterrorystów. A my? No cóż, my potrzebujemy headshotów. Zestrajfowali, żeby sprawdzić, żeby zerknąć. Device bardzo defensywnie. Blame F też na plecy, ale widać, że antyterroryści w ogóle nie odbijają tej pozycji. Oni już sejwują sobie broń. Co ciekawe, widział już Hades, co się wydarzyło. Też na baza, ten się może zdziwić, chociaż ten flash troszkę za plecy i to może nas dużo kosztować. Dwóch zawodników już zdołało przejść, ale tutaj dostaje informację Blame F. Próbuje się schować, ale K był tuż, tuż obok. No i Goofy, 7 HP na koncie, palak na rywala, chował się na galerii Menio, ale Buzz bardzo przytomnie. No i teraz przewaga po stronie CT i to spora. K, on może to wszystko ratować jeszcze, ale blisko jest Glaive, który za chwilę wejdzie na plecy. No i cóż z tego, K sprytnie, tylko czy tu zaskoczy? Ach, jeszcze nie ten celny strzał w Buzza i ten zdoła wycofać. To jest duży kłopot naszego zawodnika. Sam na czterech, bomba leży. Te terroryści już też zamykają mu tutaj kleszcze. By nie dać Kejowi uciec. A więc ten pierwszy full rywala, no wydaje się, że właśnie dla rywala. Jeszcze Kej chce pokombinować. Pobijanie bardzo mocno. Przecież Buzz 11 HP, Altex 22. Mógłby to próbować Kej jeszcze powalczyć w takiej rundzie. Ale sprytnie, bardzo ustawiony Altex. I tu za chwilę, no być może będzie mieć swoją szansę. Device na plecach za moment, tu kolejny frag dla Keja, 20 sekund, ta bomba leży na środku, schował się za skrzynią Buzz, no i gdzie jest Glaive, to też jest dobre pytanie. 18 sekund, coraz mniej czasu, Buzz cały czas bardzo spokojnie czeka na swój moment. Nie ma tej bomby, wciąż Kej dopiero teraz podniesiona, no i Buzz do samego końca, bardzo cierpliwie czekał. No i tu widzimy, co się dzieje, to już jest rush na bombset B, na bombset A, przepraszam, ale taki rush. Udało się zająć pozycję, tylko pytanie, czy uda się w ogóle podłożyć bombę, bo za chwilę zbierał się tutaj zawodnicy CT, za chwilę pewnie poleci flash na odbicie. Gotowy to już jest Buzz do walki, frag dla Device'a, flash jeszcze nie leci. Na razie chcą poczekać zawodnicy CT, aż te smoki opadną. Leci flash do reszty, to przebitka naszych zawodników, Menio dwie eliminacje. To jeszcze daje nam nadzieję na to, że możemy tutaj próbować. Wraca Menio, on agresywnie, zobaczmy co teraz robi Menio, jak szaleje na pozycji. Teraz na czas,
Razem z kolegą. Menio jako pierwszy. Ma jeden punkt życia na koncie. No może powalczyć nawet o swojego ace'a, Menio. Czekali terroryści, aż w końcu te smoki opadną. Menio się tutaj zdaje się pokazywał, ale też nie do końca. I Menio złapany. Och, ten palak. Wydaje się, że dobry, że spali się Blamef. Och, ten czas leci. Spalony Blamef i tym samym Goofy wygrywa tego klacza. Wciąż wierzę. Device z fragiem. Nie no, dobra. Nie no, nie, nie powiem. Boję się powiedzieć takie coś. Ja wierzę w to, że Nine jeszcze to może powalczyć, słuchajcie. Wciąż nie powiem. Wciąż wierzę w to, że wrócą. To jest 2-5. Nie no. Mogłem powiedzieć jednak,